Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taki bardziej praktyczny. No, bardziej instruktażowy. Coś pokażę nowego, znaczy nowego. Coś, czego chyba nie pokazywałem jeszcze tak ze szczegółami. I postaram się dzisiaj Wam pokazać dokładnie, jak wygląda wymiana stopki na nową wraz z jej dopasowaniem. Bo należy zauważyć, że nie ma generalnie kolb o dokładnie tym samym obrysie. Chyba że są to fabryczne kolby z masowej produkcji, to wtedy tak, można sobie dokupić oryginalną stopkę do danej kolby i przykręcić w zamian za starą, zniszczoną. Ale jednak większość kolb ma ten obrys inny i stopki produkowane jakby niezależnie od producentów broni robione są w różnych rozmiarach, żeby można było je właśnie dopasować sobie do swojego obrysu kolby w miejscu styku ze stopką. Też czasami oryginalną kolbę obcinamy i już zmieniamy całkowicie jej obrys, zmniejsza się to pole styku i trzeba stopkę dopasować. Także dzisiaj bym chciał Wam to pokazać. W tej kolbie, to jest ta, którą kleiłem ostatnio w poprzednim filmie, no stopka jest zniszczona. Może nie widać tego na filmie, ale jest już taka wytargana. Trzeba ją po prostu wymienić na nowo. Co robimy najpierw? Mierzymy sobie po zdjęciu stopki, jakie ona ma rozmiary, czyli wysokość i szerokość w najgrubszym miejscu. I musimy sobie dobrać taką stopkę, żeby jej wymiary były większe niż nam są potrzebne, po to, żeby można było tej stopki ileś tam zebrać. I żeby nie było miejsc, gdzie drewno jest szersze niż stopka, chociaż przy robieniu renowacji przy okazji problem jest mniejszy. Ogólnie jest łatwiejsze dopasowanie tej stopki, bo i tak szlifujemy drewno, więc szlifujemy razem. Gorzej jest, jeśli mamy osadę na przykład lakierowaną i tylko stopkę musimy dopasować. To już jest troszkę trudniejsze do wykonania. Znaczy może nie tyle trudniejsze do wykonania, bo wykonanie jest takie samo. Tylko trudniej jest ją dobrze dopasować. Więcej jest przy tym zachodu. To może w innym filmie to pokażę. A tutaj zajmiemy się tym prostszym przypadkiem, gdzie przy renowacji wymieniamy stopkę. I w takiej sytuacji możemy sobie pozwolić, żeby ta stopka była miejscami gdzieś nieco mniejsza niż obrys kolby. Bo wtedy i tak sobie najwyżej te pół milimetra drewna zeszlifujemy przy okazji i będzie ok. Także co? Zaczynamy. Dobra, czyli co? Musimy ściągnąć stopkę najpierw, którą mamy. W zasadzie chyba każda stopka jest przykręcona i ma otwory na śruby, których najczęściej nie widać. Zaraz zobaczycie, jak są schowane. W każdym razie, część stopek, oprócz tego, że jest przykręcona, jest też przyklejona. Ale o tym nie będę mówił, bo ta jest tylko przykręcona. Zobaczcie sobie mój film o zdejmowaniu stopki w sztucerach CZ. Jak mi się uda, to wrzucę linka tutaj gdzieś na ekranie. Jak nie, to poszukajcie w historii, gdzieś tam będzie. Tam jest właśnie poruszony temat stopek przyklejonych. Także co? Odkręcamy. Większość ma śruby na krzyżak zwykły. Więc trzeba przez tą gumę się przebić i sobie te śruby odkręcić. Czasem się zdarzy na płaski śrubokręt, a jeszcze rzadziej na jakiegoś imbusa. No ale to da się w jakiś tam sposób wyczuć, prawda? No i dobra. I mamy starą stopkę odkręconą. Jeśli ona się jeszcze do czegoś nadaje, tak stwierdzimy, to możemy ją sobie zatrzymać. A jak nie, no to woda. No i dobra. I co następne? Bierzemy nową stopkę.
To jest stopka wegu, 25 mm, no bo niestety akurat takie robią najgrubsze. Wybrałem w sumie najmniejszy rozmiar, ale jeszcze sprawdzę, bo powinna być 133. No jest 133 na 43. Ok. No i sobie sprawdzam. I widzę, że sporo wraz zostaje do obróbki. Jak widzicie, zobaczcie tutaj, ile jest nadmiaru i na górze. No i te wentylacje, znaczy wentylacje, no. Powiedzmy wentylacje, no trzeba by było w miarę ustawić na środku. Dlaczego? No bo obrabiamy tą stopkę, żeby nie zrobić w ten sposób, bo tu nam pasuje, to tak sobie przykręcimy. No ale tu jak obetniemy, to będzie dziura. Także musimy to jakoś wypośrodkować, tak żeby był zapas litego materiału z jednej i z drugiej strony. No ale to jeszcze o tym chwilę później. Zaraz, co robimy pierwszy? W każdym razie, no jest ona nadmiarowa. Nie wiem, czy nie za bardzo. Oby nie. A dlaczego? Się zastanawiam. Dlatego, że w stopkach bardzo często jest w środku metalowy wkład. W tej części plastikowej, bo jest tutaj fragment plastikowy i dalej jest guma. I często w tym plastiku jest zatopiony metal. Po to, żeby ten plastik był sztywny, żeby się nie odkształcał. I żeby wkręcając wkręta czy śrubę, żeby po prostu przez ten plastik jej nie przekręcić, musi się raczej zatrzymać sztywno. Bo inaczej by się łatwo gdzieś tam odginała, no i by się luzowało to w końcu. Wyrabiało. Także prawdopodobnie jest tu metal. Tylko tak, przy stopkach, przy których nie ma dołączonego jakby szablonu, nie mam akurat, żeby wam pokazać takiego szablonu, ale czasem przy stopkach są dołączone szablony, takie skalki, gdzie są zaznaczone obrys zewnętrzny stopki, miejsce na śruby i jest też narysowany właśnie obrys wkładki metalowej. Po co? Po to, żebyśmy mogli sobie tą kalkę przyłożyć do naszej płaszczyzny stopki w kolbie i zobaczyć, jak ją umiejscowić, żeby właśnie nie obrobić tej stopki na tyle, że dojdziemy do metalu. Bo wtedy nam metal wyjdzie z boku i guma będzie odchodzić od plastiku. No i będzie widoczny ten metal, więc nic fajnego. Ale przy tych stopkach nie ma szablonu, więc prawdopodobnie, bo nie pamiętam w tej chwili, jest tutaj tylko wkładka metalowa, niewielka, dookoła otworu. A jest na pewno, przynajmniej jakiś czas temu jeszcze w stopkach wegu były te wkładki, bo zdarzało mi się, że przy większej obróbce gdzieś tam doszedłem faktycznie do tego metalu. A to nie jest wskazane. Dlatego musimy też naprawdę jak najlepiej to wypośrodkować, żeby nie zrobić tak, żeby z którejś strony było bardzo dużo do obcięcia. Gdzieś tak, no, uśrednić sobie, żeby tu z 5 mm, tu z 5 mm. No tu jest akurat wyjątkowo mała ta końcówka kolby, bo ona chyba była też skracana, ale wiadomo, jak się skraca, to tu mamy jakby stożek. Im jest dłuższa, tym jest szersza. No tu ewidentnie ona była przerabiana, ale nie pamiętam w tej chwili, co tu było robione. No ale cóż, no spróbujemy, zobaczymy jak wyjdzie. No i teraz to, o czym mówiłem. Zobaczcie, tutaj nie ma otworów na śruby, prawda? Ale jak rozciągniemy gumę, otwór się pojawia. Tak samo dolny. Jest. I teraz tak, żeby tej stopki bardzo nie zniszczyć, wkładając wkręty, które mamy w komplecie, czy jakieś tam swoje, te otwory musimy, bo one są dosyć wąskie, one są na styk, może na szerokość łba wkręta, albo i węższe,
Musimy je sobie powiększyć skalpelem. To się później ładnie schodzi ta guma, więc tego nie widać. A chodzi o to, żeby właśnie nie poniszczyć gumy przy wbijaniu wkrętów. O, zobaczcie, w tej chwili mam większy. On nie przeszkadza, bo jego nie widać. Może nie trzeba aż tak szerokich robić. Można śmiało trochę mniej. Zwłaszcza w tym miejscu, gdzie mamy płaską gumę, bo tutaj akurat jest w rowku, więc zupełnie to znika. Tutaj zrobimy mniej. I co teraz? Potrzebujemy śrubokręcik odpowiedni na te śruby. W zasadzie w tej chwili nie do wkręcania, tylko żeby przepchnąć te śruby. I jakiś olej. Zaraz sobie coś podłożę, żeby tej szmaty olejem nie zapaćkać. I sobie tak wkręta troszkę. Przyśnijmy. I w ten otwór. Wkładamy go. Dość twarda guma akurat. I przez to często się niszczy stopkę. Dobra. Weszło. Nie wkładamy go do końca. Znaczy, nie przebijamy do końca. Zaraz powiem dlaczego. To samo dolny. Zostawiamy na razie tak. No i dobra. Mamy tą stopkę, włożone wkręty. Nie wystają nam tutaj. Przy cieńszej stopce one zaczną wystawać, więc sobie je cofamy. I teraz, co ważne, ponieważ rzadko kiedy będą wam te otwory pasowały do oryginalnych otworów na wkręty w kolbie, to co mówiłem, musimy sobie ustawić tą stopkę przed obróbką w miarę równomiernie i teraz dopiero przytrzymując dociskamy wkręt jeden i drugi. Tak, żeby zrobić na drewnie ślady, gdzie te wkręty będą nam się wkręcały. No i zobaczcie. Tutaj już tamta stopka nie była oryginalna. Miała robione otwory w innych miejscach, a z tej nowej stopki nam wypadły w tym miejscu i w tym. Więc musimy wywiercić nowe otwory. Odpowiednio mniejszej średnicy, żeby miały się czego trzymać. I teraz dopiero jeszcze sobie tutaj pod te wkręty troszkę oleju dajmy. I dopiero teraz bierzemy śrubokręt i przepychamy wkręty do końca. I zobaczcie, że prawie nie widać śladu po wkrętach. Lekko na gumie jest jakiś tam ślad, ale to sobie z czasem zniknie. I teraz, proszę bardzo, mamy otwory dopasowane. Możemy sobie, oczywiście też śrubokręt musi być zwilżony olejem, żeby nie czepiał się nam gumy. I teraz sobie to przykręcamy. Niestety często te wkręty dołączane do stopek są z bardzo słabego metalu. Dlatego trzeba dobry śrubokręt, żeby po prostu nie zniszczyć tych wkrętów, wkręcając, bo później będziemy mieli problem je
wykręcić albo zastosować swoje wkręty, na przykład ze stali nierdzewnej. No i dobra, żeby sobie ułatwić sprawę, to najpierw zepnę ten nadmiar, bo po co szlifować nie wiadomo jak długo, skoro można to. Przyciętą mniej więcej z grubsza, więc teraz nam pozostaje tylko ją doszlifować do kształtu. Tutaj w tym przypadku boję się, że faktycznie dojdę do tych metalowych wkładek, które są w stopce, no bo muszę dosyć sporo zaszlifować. No ale zobaczymy. A czym to robimy? Szlifowanie. No, szlifierką oscylacyjną na pewno nie, bo ona za wolno chodzi i nie będzie skutecznie gumy szlifować. Plastik ok, ale gumy nie. Do tego celu używam jedynie szlifierki kątowej z tarczą listkową, 40, albo z fibrą. Tylko trzeba pamiętać, że to będzie do zgrubnej obróbki. Nie dochodzimy aż do samego drewna, szlifując w ten sposób. Później założymy tutaj nakładkę z rzepem i papier ścierny drobniejszy. Dobra, to co? Jedziemy z grubsza. Jednak listkowa nie bardzo mi się tu sprawdza, bo nie mam bardzo jak zamocować kolby w tym miejscu na przykład. I bardzo duże drgania to powoduje, więc muszę zmienić tarczę na fibrę. Przy tej robocie się bardzo dymi i pyli gumą, więc trzeba to robić w masce. O tym mówię. Pył z gumy. Lepiej tego nie wdychać. Na szczęście plus jego jest taki, że jest bardzo ciężki i po szlifowaniu generalnie nie ma go w powietrzu, opada na ziemi. No i co? Jedną stronę z grubsza mamy zrobioną i to samo musimy dookoła. Na szczęście jeszcze metal mi tu nie wyszedł na wierzch, więc może nie wyjdzie. Jest szansa. Jeszcze ważna rzecz odnośnie szlifowania taką szlifierką z okrągłą tarczą. Musicie zwracać uwagę, żeby zachować linię. Czyli jak mamy grzbiet, to i stopka musi być po tej samej linii wyszlifowana. Od góry, od dołu, ale także z boków. Żeby ta płaszczyzna była mniej więcej równa, żeby nie zrobić stożka na stopce. Czy w jedną, czy w drugą stronę. Bo to wtedy brzydko i źle wygląda. Jak już mamy z grubsza oszlifowaną tą stopkę, bierzemy sobie tarczę z rzepem i papier 150-180, żeby nie za gruby, z tego względu, że już dochodząc do drewna narobimy rys na plastiku, na gumie, które później będzie ciężko usunąć bez usuwania nadmiernej ilości drewna. Więc najlepiej spróbować
drobniejszym papierem. No i jeśli by nam tu ciężko szło, to jeszcze troszkę możemy wtedy grubym, ale też nie przesadzajmy. I ten etap, gdzie już tam dokładnie dochodzę, wolę sobie robić jakby na luzie, na kolanie, bo mam wtedy kontrolę nad kolbą i mogę sobie zaokrąglenia zrobić łatwiej. Udało się osiągnąć żądany efekt i papierem 180 pięknie już przy tej prędkości obrotowej udało się doszlifować tą gumę z plastikiem razem do drewna i nie ma śladów takiego ostrego szlifowania. Dzięki temu o wiele prościej teraz będzie to doprowadzić już do gładkości, a do tego bierzemy po prostu szlifierkę oscylacyjną z papierem jakimś 240, 180, coś tego typu. No i cóż, tym sposobem udało się całkiem ładnie dopasować tą stopkę do obrysu tej kolby. I szczęśliwie nigdzie metal nie wyszedł, więc można powiedzieć, że sukces. Jak widzicie linie, może widzicie, mam nadzieję, linie są zachowane. Tak samo patrząc od góry, jest minimalny stożek w tą stronę, zwężający się, ale jakby wynika to ogólnie z kształtu kolby, ponieważ nie jest ona jakby idealnie płaska, tylko przechodzi lekkim łukiem. Więc uważam, że poszło całkiem dobrze. Teraz tak, ostateczne szlifowanie to już będzie podczas wykańczania osady. Razem ze stopką założoną. Dopiero ją zdejmujemy podczas barwienia czy olejowania. Bo lepiej nie nacierać gumy olejem, później się będzie lepiła. Dlatego na tym etapie, jeśli chodzi o dopasowanie, w sumie mamy z grubsza zrobione. Całkiem przyzwoicie to wyszło jak na możliwości danej kolby, która no już była przerabiana kilka razy. Ten kształt nie jest idealny tego obrysu, ale dopasowało się prawidłowo. I można wziąć się za resztę. Efekt finalny zobaczycie na kolejnym filmiku, jak będę już miał tą osadę wykończoną i zobaczycie, jak to się będzie prezentowało. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że pokazałem, o co chodzi w tym, na co zwrócić uwagę. W razie pytań piszcie pod filmem czy do mnie na Facebooka. Śmiało. Także do następnego. Hej!